A więc widzowie, nareszcie jesteśmy w domu. Jako że wróciliśmy do rozdziału drugiego, pokażę wam wszystkie nowe zmiany, wszystkie nowe przedmioty oraz wiele, wiele więcej. Oglądajcie film do samego końca, żeby niczego nie przegapić. I widzowie, pierwsze od czego sobie zaczniemy, czyli od nowego skina Snoop Dogga, którego możemy już zakupić w sklepie. Jak widzicie, ja już tego skina posiadam, więc zagramy gierkę właśnie nim. Bardzo dziękuję Epicowi, że tutaj dostałem od niego tego skina. I słuchajcie, jako że ja dostałem skina, to również mam coś dla was, ponieważ dzisiaj będziecie mogli zgarnąć skina Snoop Dogga właśnie pod tym odcinkiem. I słuchajcie, jedyne co wystarczy zrobić, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, wszystko będzie sprawdzane, więc faktycznie zostawcie łapkę w górę, zgłoście się w komentarzu, ponieważ z komentarzy będę losował, no i zaznaczcie subskrypcję z dzwonkiem. Pamiętajcie, wszystko będzie sprawdzane i jeszcze widzowie w dodatku wpiszcie kod Rafa to ja w sklepie, oczywiście bez spacji. Z góry wam bardzo dziękuję, a wyniki oczywiście znajdziecie na Discordzie, który jest w opisie. I tak, jeśli chodzi o samego skina, jak sobie tutaj wejdziemy, no to możemy zobaczyć bardzo ciekawą rzecz, że jest tutaj po prostu masa styli. Po pierwsze, mamy go w takiej, nie wiem, jeans, w sensie wersji jeans, tak bym to nazwał. Po drugie, mamy tutaj taki zestawik. Po trzecie, mamy coś śmiesznego, czyli prawdopodobnie... Ej, to jest kozak, czyli wersja taka. Ej, to jest to, co on tutaj zrobił. Oczywiście mamy wersję w okularach, bez okularów. No i co najważniejsze, mamy również... Cadillac, to jest chyba tak, Cadillac, widzowie, mamy tego Cadillaca kultowego, no jest to coś niesamowitego, także jeśli chodzi o pierwsze rzeczy, widzowie, przypominam, możecie je zgarnąć, tak one wyglądają, tak one się prezentują, mamy tutaj emotkę, mamy tutaj oczywiście jeszcze, bodajże to jest lotnia, zbierak, kolejna emotka i plecak z takim domkiem. No to jest bardzo ciekawe. Fajnie by było. Chociaż nie, bo jego to mamy całą lokę. Aha, to jest Buda! Ej, to jest Buda dla psa. No, to jest naprawdę dobre. Także widzowie, przejdźmy do gry, zobaczmy co mamy nowego i lećmy dalej. A więc widzowie, nareszcie jesteśmy w domu. Jesteśmy aktualnie w rozdziale numer 2 i jak możecie tutaj zobaczyć, cała mapa jest u mnie zakryta. Sprawdzimy sobie wszystkie nowości, sprawdzimy kogo mamy właśnie na platformie, kogo mamy na jachcie, jak to wszystko wygląda, czy te bronie się od siebie różnią, więc ja was zapraszam na podróż po rozdziale numer 2, ale słuchajcie, zaczniemy sobie od najważniejszej rzeczy, czyli jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, na samym wstępie mogą być jakieś problemy z klatkami, bo pewnie, no wiecie, nowa mapa, wszystko się musi tutaj fajnie powczytywać. Oczywiście jest to stara mapa i jeśli chodzi o wygląd, wydaje mi się, że no graficznie wygląda to bardzo podobnie do tego, co mieliśmy kiedyś. W sumie już minęło 5 lat od tamtego czasu i słuchajcie, pierwsze co zrobimy, to polecimy sobie na nową agencję Snoop Dogga. I jak widzicie, mamy tam, po pierwsze, mamy tam bossa i mamy tam pomagierów i mamy tutaj złote palmy. Jestem ciekawy, jak to wszystko właśnie będzie działać, więc teraz przelecimy po całej mapie, sprawdzimy wszystkie nowości. No i tak, widzowie, z tego co pamiętam, to właśnie w tym miejscu była skrzynka, ale powiem wam, że faktycznie cała mapa musi się... Ej, emeczka wróciła, przecież ja o tym nie pomyślałem, że emka wróci. Wiecie co, ja jestem najbardziej ciekaw, czy możemy się przebrać za budkę, więc pierwsze co sobie tutaj sprawdzimy. Okej, ciebie musimy... Aha, oni mają chyba dużo mniej, zobaczmy czy jest but... Ej, jest budka! Jest budka i tu są zwykli pomagierze i jest jeszcze taki ziomeczek. Także to jest chyba pół na pół. Czekajcie, może sobie rozwalmy. Widzowie, nie wiem dlaczego, ale... Czekajcie, może zróbmy tak. Okej. No i to jest to. I teraz na luziku możemy sobie tutaj chodzić. Siema, byku. Widzowie, szykujcie się na dobre odcinki. Będziemy tutaj... Oj, będzie się działo. Bandażownica wróciła. Jak widzicie, no mamy tutaj właśnie agentów. Mamy SMG-ki stare. No, wygląda to naprawdę dobrze. Ale co ja chcę zrobić? Po pierwsze, musicie jak najszybciej uleczyć. A po drugie... Ej, co jest? Czekajcie, masz jakieś łupy? Ej, czekaj. Ej. To, aha, dobra, on nas nie atakuje, a pewnie, dobra, teraz jak go wyeliminujemy, dobra, to widzowie, ja go teraz wyeliminuję i wyeliminujemy sobie właśnie Snoop Dogga i później przejdziemy dalej. Dobra, weźmy sobie tutaj, proszę bardzo. Byku, mam nadzieję, że ty, no nie strzelasz dobrze, także wyeliminujmy sobie. Ej, patrzcie się, co wróciło, ej, ale rzeczy wróciło, fajnych rzeczy. Ożysz, choinka, ty, jednak dobrze strzela. Mamy tutaj Cadillaki, które zaraz sobie...
które zaraz sobie odpalimy. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko jeździ. Ale widzowie, ogólnie jak chcecie, żebym pokazał właśnie wam eliminację wszystkich tych bossów, wszystkie te rzeczy, jeśli chodzi o mityczne przedmioty i tak dalej, to mogę nagrać właśnie taki odcinek specjalny, gdzie właśnie likwidujemy wszystkich i wszystko, jeśli chodzi o bossów. Dobra, musimy sobie to zrobić w ten sposób. Niebieska M-ka. No i to mi się... Dobra, chodź tu, byku. Wyeliminujmy go jak najszybciej. On już naprawdę nie ma dużo. Czyli tak, Snoop Dogg jest pokonany i jak widzicie, ma... Ty! A, dobra. Ej, ale się wystraszyłem. On nam teraz pomaga. Okej. Piąteczka. Szkoda, że nie mogliśmy się dogadać wcześniej. Zobaczcie, on jest większy ode mnie. Dużo większy jako NPC. I teraz tak, weźmy sobie Tommy Gunna i zobaczymy pierwszy co na opis. Czyli mamy tak. Jaki mi das? To teraz broń Snoopa. Bierz ją w swoje dłonie i dog boy, okej. Zobaczmy, jak to działa. Działa to dokładnie chyba... Ej, Boogie Bomba jeszcze! Bomba Double G, okej? Okay? I mamy jeszcze... O, choinka, safe, widzowie. Ej, to będzie dobry sezon. To będzie, widzowie, naprawdę bardzo dobry sezon. Ja powiem wam, że jestem mega zadowolony. Zobaczmy, czy tu po prostu leci metal, czy złoto. Ej, zrzuty jeszcze mamy, zrzuty wróciły. No, widzowie, no to jest hit. Otwieramy główny sejfik. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Czy to wygląda dosłownie tak samo jak kiedyś? Jak widzicie, Snoop dorzucił tu trochę gotówki. Obok mamy te działka, które atakują. Ej, no po... No i jeszcze on... On mi daje boogie bomby! Byku, no i o to chodzi. Zaraz tej boogie bomby użyjemy. Zobaczmy, co mamy w środku. Po pierwsze, mamy skrzynki. Zobaczmy, co w tych skrzyniach jest. No nie gadajcie, że ja pudło dostałem z tej skrzynki. Mamy tutaj jakieś właśnie jego płyty, pewnie jakieś tam złote płyty, czy coś tam, diamentowe, nie, i wszystkie inne. Czy złoto jest, w sensie, czy złoto mamy tutaj do zbierania? Wygląda na to, że nie. Otwórzmy sobie wszystkie te pojemniki, zobaczmy, jakie przedmioty... Ej, ale co jest? Coś słabe itemy z tego lecą, coś... Jak zielone? Co jest? Dobra, weźmy, otwórzmy dalej. Pompka, okej, pompeczka, zobaczmy, co mamy. Auk, tego, to sobie weźmiemy. Mamy tutaj jeszcze jedną skrzynię. Ej, powiem wam, czepiaki, no jeśli chodzi o same przedmioty z tego, właśnie to pudełko musimy sobie też w sumie zabrać, to pudełko weźmiemy i lecimy dalej. Zobaczmy na zrzuty, co mamy w zrzutach, jak to teraz z tymi zrzutami wygląda. Fajnie by było przejść jeszcze w jedno miejsce, czyli wyskoczyć sobie tutaj i wskoczyć do tej głównej siedziby. Aha, czyli tutaj on teraz, patrzcie się, dobra, wejdźmy sobie w ten sposób. Pytanie, czy ja tutaj będę mógł wejść jakoś łatwo, halo? Już nie pamiętam, jak się tutaj przechodziło, ale to jest to. Dobra, mamy tutaj DJ-kę, słuchajcie, mamy tu DJ-kę. Mamy tutaj kolejne... O, skrzynie na skanowanie, czyli to też wrzuciło. Ej, byku, za duży jesteś, musisz się trochę cofnąć. Fioletowy spazik, ale wiecie co? Pierwsze co, to jeszcze musimy zobaczyć, jak działa ta bomba, więc ja mu rzucę. Ja mu to rzucę i właśnie, co tu się dzieje. Okej, okay, nie trwa to nie wiadomo ile. Weźmy sobie tą boogie bombę jeszcze kolejną, w sensie bomby Double G, która została zmieniona. I słuchajcie, rzućmy to może strażnikowi, w sensie pomagierowi. Okej, i tu pewnie gra muzyka, wiecie. Jeszcze pompka wróciła, no widzowie, jestem w szoku. Okej, przejdźmy teraz do Cadillaca. Jeśli chodzi o Cadillaca, zobaczmy, jak to działa. Dawaj, byku, wsiadaj Snoop, bo musisz mi pokazać, jak tutaj się tym skacze. Hamulec skok. Okej, możemy skakać samochodami. Dobra. Tu zobaczcie, została dodana pewna rzecz, jeśli chodzi o samą gierkę. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda pod względem strefy. Słuchajcie, przejdziemy i zobaczymy właśnie, co jest jeszcze w tych zrzutach. Jak widzicie, Cadillac jest. Tutaj mamy słone strzechy, które wróciły. Co jeszcze powinniśmy sprawdzić? Właśnie powinniśmy sprawdzić to, bo to jest typ samochodu, który wszedł, a to jest typ samochodu, który... Aha! Ej, te też skaczą! Dobra, ty też skaczą. No co tu się dzieje? Dobra, dawaj do środka. Widzowie, lecimy na zrzut. Zobaczmy, co jest w zrzucie i zaraz przetestujemy jeszcze ten samochód. Czyli tak, klakson dopalać, zmień miejsce, skok. Czyli te skoki są. Dobra, skaczemy. Mamy tutaj tyrolki. Nie pamiętam, żeby tu tyrolka była, tak szczerze. I słuchajcie, co jeszcze mamy do sprawdzenia? No mamy dosyć dużo rzeczy do sprawdzenia, ponieważ mamy kolejnych bossów na jachcie i w sumie sprawdzimy sobie... RPG, łódki wróciły tak samo, no widzowie, jest naprawdę dobrze, lecimy na bossa numer 2, ale jeszcze jedno bym sprawdził, sprawdziłbym właśnie, ej, pamiętam w ogóle jak tu, no to jest coś niesamowitego, zobaczmy jeszcze jak działa ten, ej, jest mega szybki,
Jest mega szybki, pudełka oczywiście tak jak zawsze. No mega kozak, weźmy sobie jeszcze to, rzućmy. Czyli tak, jak ja mam... Aha, daje nam jeszcze rzeczy. No widzowie, piszcie mity w komentarzu, bo będę nagrywać mity, więc piszcie mity. No i przejdźmy do kolejnego bossa. Kolejną rzecz, jaką mamy do sprawdzenia, to oczywiście jacht. Stwierdziłem, że nagram to właśnie wszystko w jednym odcinku, więc teraz polecimy na nowego bossa. Tylko pytanie właśnie, czy on znowu jest przyjazny, czy on nas tutaj zaatakuje, to zaraz będziemy wiedzieli. Oczywiście kominy wróciły. Grota jeszcze, co ciekawe, nie wróciła. Ona jest cały czas, jak możecie teraz zobaczyć, prawdopodobnie zamknięta, ale zobaczymy to wszystko. I słuchajcie, po minimapie możecie zobaczyć, że jesteśmy na kolejnej lokacji. Ej, a czekajcie, a to jest po prostu fioletowa pompa, która sobie... Ej, czy to jest po prostu fioletowa pompa, która sobie leży na ziemi? No to jest coś niesamowitego w takim razie. No jak widzicie, oni tutaj od razu atakują, więc musimy ich kasować. Niebieska, ej, no to jest ten zestaw, który był po prostu topowy. No i oczywiście jeszcze szybka pompa, zobaczcie jakie icy dla nas tutaj lecą. Wyeliminujmy sobie teraz, jak najszybciej wyeliminujmy sobie bossa. Tylko pytanie, gdzie jest boss? Halo, dzień dobry. Okej, mamy bossa tutaj, on nie ma potki, dobra, nie ma chyba dużo, z tego co widzę, chyba go będzie w miarę łatwo zabić, weźmy sobie tutaj, tak, zróbmy, proszę bardzo, weźmy sobie jeszcze to, amunicja nam jest potrzebna, żeby go właśnie tutaj wykościć, jeden leży, drugi leży, ej, bossowie nie są aż tacy dobrzy, tak szczerze, w sensie nie jest aż tak aha, on, czekaj, co on mi będzie dawać? Czyli on jest teraz przyjazny, zobaczcie jaki on jest duży, ty XD. Zobaczmy na przedmioty, czyli tak, on ma ten karabin, który prawdopodobnie upuścił. I mamy po pierwsze kartę do sejfu, po drugie... Chłopie, nie strasz, co ty robisz? Dobra, weźmy, wyeliminujmy sobie jeszcze tego ziomeczka. On ma snajperkę. Ej, on miał snajperkę chyba w rękach, chyba że ja tutaj coś źle zobaczyłem. Dobra, wejdźmy do dołu, sprawdźmy właśnie co tutaj mamy, jeśli chodzi o... O właśnie safe, także otwieramy i zobaczmy, czy tu po prostu będą trzy skrzynie. Z tego co pamiętam, to mieliśmy tutaj kiedyś złoto, obraz i coś takiego, chyba że... Tak, no dobra, jest mi... Ej, tu są inne skrzynki, no i to mi się podoba. No niesamowity jest ten sezon, tak szczerze wam powiem. Niesamowity jest ten sezon, tylko mało przedmiotów coś leci z tych skrzynek. Zobaczcie ile tu jest skrzyń, ile tutaj jest wszystkiego. W ogóle czemu te C4 są takie duże? I słuchajcie, zobaczmy na tego mityka. Karabin automatyczny. Tęgi gnat dla umięśnionego kocura. Strzelając do wrogów niemal mruczy. Zobaczmy, czy coś tu zostało zmienione? No nie, no wygląda to tak jak... Ale tu jest głośno. O, jeszcze możemy ulepszać rzeczy. Ja cię kręcę. No wygląda to świetnie. Także widzowie, Chuck Jack był. Ej, Chuck Jack był wtedy? Już nie pamiętam. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o tą lokację, no to wygląda na to, że została nam jeszcze do obczajenia tutaj platforma. Zobaczmy, co jest tam. No i widzowie, słuchajcie, ja poleciałem na dół mapy, dokładnie w to miejsce. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj jedną kultową lokację, którą mieliśmy bardzo niedawno temu, czyli Siorbane Szuwary. A teraz przejdziemy sobie na miejscówkę, na której mamy kolejnego bossa. I tutaj powinniśmy mieć łuk bodajże wybuchowy, ale wydaje mi się, że nie tylko, bo na pewno będzie jeszcze tutaj karta. Chociaż, ej, pytanie, czy to był save? Wydaje mi się, że chyba był. Wyeliminujmy tutaj pomagierów, żeby oni tutaj na mnie strollowali gierki. Jak widzicie, nowością w tym sezonie jest to, że mamy bossów zaznaczonych na minimapie. To jest bardzo ciekawe. I głównego bossa mamy dokładnie w tym miejscu. Mam nadzieję, że on tutaj mnie nie wyeliminuje. I mam nadzieję, że ten boss numer 2 mi pomoże. Tylko właśnie pytanie, czy my jak go zlikwidujemy, to czy nie będziemy czasami mieli dwóch pomocników, czy tamten zniknie? No tamten jest cały czas. I teraz pytanie, co z nią? Ej, czy my będziemy grali... A, no niestety, nie będziemy grali w trójkę, ale mamy tak, mamy kartę, mamy łuk, no ten łuk nie był jakiś taki świetny, także przejdźmy sobie do sejfu. Tak, był tutaj safe, tylko właśnie zastanawiałem się, jaka karta do tego będzie użyta, także wejdźmy sobie, mam nadzieję, że tutaj jakoś, no, nie zginiemy. Dobra, wejdźmy może sobie w ten sposób i pytanie, dobra, tutaj już słyszę, to powinno być... Ej, tu jest nawet ten rift. Czekajcie, tu był ten rift chyba, nie? Ej, pytanie, jak tam wejść do góry, halo? Gdzie jest safe? Gdzie, jak wejść do safe'u? Czekajcie, czy ja czegoś nie widzę? Aha, on jest... Dobra, weźmy tak. Czy to się da rozwalić? Prawdopodobnie. Wydaje mi się, że powinno się go dać rozwalić. Tak, dokładnie tak. Otwieramy safe'ik.
Zobaczymy, co tu mamy. I tu mamy lifta. Ej, ten lift chyba tutaj był. Chociaż już nie wiem, widzowie, jak to było wtedy, ale zobaczmy, co mamy w sejfie. I słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek, to wszystko. Pamiętajcie, żeby zgłaszać się do giveawaya. Piszcie w komentarzu swoje propozycje na mity, bo będę nagrywał mity. No i będzie mega fajny giveaway na głównym kanale, na kanale Rafa, więc zapraszam was na kanał Rafa. Słuchajcie, tak to wygląda. Ten sejf jest naprawdę mocny, ponieważ mamy tutaj chyba raz, dwa, trzy skrzynie. Nie wiem, czy tutaj czwartej nie było, nie pamiętam, ale tak to wygląda, widzowie. Jeśli chodzi jeszcze o łuk, zobaczmy, czy zadajemy sobie obrażenia, tak jak kiedyś. I zobaczmy jeszcze tutaj broń wybuchowa. Bum, bum, rozpraw się z każdym, kto stanie ci na drodze. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o mityki, o nowości. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Do następnego, trzymajcie się, cześć!